Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi, głucha ciemno. Syn prosił o piosenkę. A nie, mój mąż nie zamontował anteny, więc mama mu śpiewa. Byliśmy na mylinie, nie zamontowałem anteny, jeszcze dzisiaj ją zamontuję. Natomiast przyjechaliśmy do Leroy po farbę czarną, którą tutaj kupowaliśmy, do lampy, którą robiliśmy nad stołem. Teraz potrzebujemy tą farbę, nam się skończyła i będę chciał dokończyć tą półkę, którą robimy nad grzejnikiem. Więc teraz przyjechaliśmy właśnie do Leroy. Tam mamy całą ekipę. Martusia tam wypakowuje Mikołaja już. Oj, uszczypałam ci niestety. Jakoś coś go tam zabolało. Mam to nagrane, mamo! Zobaczymy jeszcze sobie na projekt łazienki, bo tutaj mamy taki plan, żeby nam zrobili projekt łazienki. Tylko musimy się zapytać, co dokładnie potrzebują. Wiadomo, ja sobie tą łazienkę sam będę robił, natomiast potrzebujemy projekt i żeby oni zaproponowali swoje produkty. Tak by było najwygodniej, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, czy tak się po prostu da. Na pewno będę potrzebował im dać wszystkie wymiary, wszystko, ale to jeszcze nie mam tego za sobą, bo jedziemy dopiero zapytać, co oni potrzebują, żebyśmy nie robili nic na darmo. Idziemy do sklepu szukać naszej farby. Mamy już ją zamówioną, bo ja sobie ją zamówiłem internetowo. Odbiorem w sklepie. Najlepsze jest to, że była ostatnia sztuka, a wszędzie, gdzie nie patrzyłem, to było 15 dni oczekiwania. Natomiast tutaj w sklepie mieli właśnie ostatnią sztukę. Które byś chciał? Oj, chyba się nie zapniesz. Musisz chyba wciągnąć brzuch. Nie, to są pasy, tak, nie musisz z tymi pasami jeździć. Akurat po sklepie nie trzeba pasów mieć, wiesz? Wszędzie indziej musisz mieć, ale w sklepie nie trzeba. Super, dobrze, dziękuję bardzo. Wkładam farbę do ciebie, tutaj, z tyłu. Ja ty mam brosę. Brosę. Idziemy teraz zapytać o łazienkę, wiesz? Farba jest, nawet szybko poszło, bo zazwyczaj... Bardzo szybko poszło, tak, tutaj myślałam, że będziemy czekać. Też myślałam, że będziemy czekać, a było super. Tak, idziemy zobaczyć na płytki, bo chcielibyśmy wybrać sobie takie płytki, które bankowo bym chciała, żeby w tej łazience się znalazły. Mam pewien zamysł, ale chcę, żeby ktoś to, wiecie, tak ułożył wszystko. Także idziemy jeszcze zobaczyć sobie, żeby już mieć co nieco, w jakim chcemy stylu. No i zobaczymy, jak to wygląda. Z tego, co pamiętam i z tego, co orientowaliśmy się, to koszt projektu jest normalnie płatny i potem odliczany, gdy bierzecie materiały budowlane właśnie w danym miejscu i tutaj chodzi o Leroy. Potrzebuję te klamki, musimy je znaleźć. W ogóle zarąbisty... O, ty misiek! Następny zlew, ja chcę taki. Na stówę, taki wpuszczany i złoty. Taki royal, potrzebuję takiego zlewu. Nie, złotego to nie. Nie, no pięknie to wygląda z tymi złotymi elementami. No, widzisz, to tam musimy zrobić w tym roku wannę. No nie działa, tutaj akurat w tej się nie kąpiemy, wiesz? Chodzimy szukać pani, która nam zrobi taki projekt łazienki. O, akurat nikogo nie ma. Na miejscu dowiedzieliśmy się, że żeby umówić się do projektanta, musimy to zrobić poprzez stronę internetową, tam zarezerwować sobie kolejkę i dopiero wtedy przyjść ze wszystkimi wymiarami, także i tak nie byliby nam w stanie tego zrobić od ręki. Zawsze trzeba się wcześniej umawiać. Więc skoro tam nic nie mogliśmy załatwić, poszliśmy do sklepu na spożywkę. Zakupy zrobione, torby pięknie pomieszczają wszystko. Mikołaj też ma swoje zakupy, bo ma swoje kabanosy. Miki, co masz w rączce? Sam sobie wybrałeś, tak? No nie było bata. Tam pójdziemy. Tam pójdziemy za wakacjami, jak nazbieramy. I taki? Patrzyłem na wakacje różnego typu, między innymi we Włoszech. Ale we Włoszech wychodziło bardzo drogo, bo tam chyba za naszą trójkę coś koło 13 tysięcy mi wyszło. Za 6 dni. Przerwaliśmy gadkę o wakacjach. Już mieliśmy prawie jechać do domu, ale Mikołaj ma inny plan. No auto, ale auto... Kupił sobie pierwszą gazetę, to po pierwsze. A po drugie... Plac zabaw. No to idź, zrób jeszcze dwa razy ziół i jedziemy do domku. Tata ci trzyma. No, także po prostu utknęliśmy przy placu zabaw. Bo musieliśmy iść do toalety, no i jakoś tak się zdarzyło, że sobie siedzimy tutaj. Pierwsza gazeta, też takie miałem, tylko ja nie miałem z tym, z samochodami, tylko z czym innym. Nie miałem z dinozaurami,
i z grami. Też miałam. Każde dziecko kochało takie gazety, tak. Nie? Okej, okay, gotowy? To ubieramy buciki. Stopa jest. A druga stopa gdzie? Rękę. Dobrze, słoneczko. W końcu udało nam się, że idziemy w dobrym kierunku. Natomiast to jeszcze nie koniec, bo jeszcze nie wyszliśmy. Natomiast idziemy już w kierunku wyjścia. Ale to takie słodkie, że Mikołaj ma swoją gazetę. Breathe you like a cigarette, lovesick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like the beat in my chest. Lovesick, I'm feeling it. I know you're not the one, but I still wanna light up. Piękna jesteś. Mam twarz jak półksiężyc i włosy tłuste, Boże. Ale opowiadasz rzeczy. Nikt tego nie widzi, tylko ty. Włosy mi się skołtuniły. I co jeszcze? Ładnie wyglądasz. No, każda kobieta, która ma długie włosy, zna ten ból, jak się jej pozabijają we wszystko, w każdy płaszcz, naszyjnik i jeszcze tworzę elektryczność. Ja czasami tworzę więcej elektryczności na włosy niż na włosach niż nasza fotowoltaika. To na pewno. Jakbyś mnie podłączył pod suszarkę, to moglibyśmy suszyć i suszyć. A ja bym tylko tarła po łebie z Petrem. Komputer do ciebie podłączy. O! Auchan. Jest tu mnóstwo atrakcji dla dzieci, co kawałeczek. Co jest fajne, to plac zabaw jest darmowy, bo reszta jest wszystko płatne, ale ten plac zabaw super, że można. No ale dobrze. Myśmy załatwiliśmy to Leroy i cały czas, nie wiem czy wy też tak macie, wszystkie osoby, które gdzieś tam się przeprowadzały do swojego nowego domu i tak dalej, czy też macie taki ogromny problem z wyborem lamp? Bo my w wielu pokojach jeszcze w ogóle nie mamy lamp. Tych, co mamy lampy, chcielibyśmy je zmienić, bo to światło, które dają, nie do końca nam odpowiada. Ostatecznie stoimy, patrzymy na te lampy, świecą nam te żarówki, gałki oczne i nie mamy pojęcia, co wziąć. Mój mąż najlepszy wchodzi dzisiaj na lampy, bo dzisiaj kupimy lampy. Aha! Jasne. Jeżeli ktoś pracuje w CCC, albo mamy tutaj kogoś, kto robił oświetlenie w CCC, dobierał tam, to ja bym chciała takie. Bardzo bym prosiła tą osobę, która wie, jakie tam mają oświetlenie, to byłabym dozgonnie wdzięczna, gdyby mi pomógł dobrać lampy do domu. Dziękuję. To taki mój apel do dobroci serc. No tutaj teraz na drodze są strasznie żółte te lampy. Ale podobają mi się. Nie. Przenieśmy je do domu. Nie, no to są za żółte, no wiadomo, że są za żółte. Jakby wyglądamy, jakbyśmy mieli żółtaczki. No tak, prawda. Jesteśmy bardzo, bardzo żółci przy tych lampach. No nie wiem, wydaje mi się, jaki wielki księżyc. No, jest duży. Jezus. Przypuszczam, że najbliższe vlogi będą dotyczyć naszej lampy. Jednej, drugiej, trzeciej, dziesiątej. No bo mamy, wiecie, po tym malowaniu tam w jednym miejscu została nam ściągnięta, została lampa, która nam się nie podobała. Tam były już dwie lampy właściwie. No tak, dwie lampy i żadna z nich mnie nie satysfakcjonowała. Tak samo te... Na półpiętrze też mnie denerwuje ta lampa. Też mi się ona nie podoba. Teraz skończy nam się bateria. I nie chcę skończyć tego vloga na tym, że biadolę na punkcie lamp. Mi się podoba tylko lampa, którą sami zrobiliśmy, tak by the way. No tak, ona jest genialna. Ja bardzo lubię jej, bym w życiu nie zmienił, bo cały projekt, który żeśmy robiliśmy sami. I ona jest świetna. Tak. Te żarówki denerwują mnie, że są takie brudne. Ale ja lubię to światło, lubię światło spoko, z tych żarówek. Spoko, jakby brudne w środku, nie wiem, w produkcji ale jakby od początku takie były. Tak, tak, one takie po prostu są. Ale to mi nie przeszkadza, nie, ja lubię to światło, te żarówki są w ogóle na tyle genialne, że mimo, że ich tam jest 7, to każda bierze tylko po 2 waty. Praktycznie nie biorą prądu. Nie wiem, ale jak będziemy robić tą ściankę, to ja tam chcę na pewno LEDy w środku, żebyśmy... Dodaj sobie światła tam. No, z LEDami się jeszcze nie bawiliśmy, to... Tak. A wszyscy to robią i zawsze to ładnie wygląda i ja chcę LEDy. Patrz, jaki wielki jest, jaki wielki ten księżyc. Ja czuję, że potrzebuję zacząć być. Wszyscy mają... Wiesz, jak masz salon z kuchnią i jeszcze przed pokojem, to nie ma... Ja nie widziałam, żeby wszystkie lampy były identyczne. No
No nie, jakoś dobierają to między sobą. O, to było fajne światło. Widzisz, jakie teraz oświetlenie? Widzicie różnicę na nas? No. Na kolorze? No i właśnie o tym mówię, Właśnie o to chodzi, że nawet na ulicy, jak się jedzie, to oświetlenie jest tak różne, że w niektórym właśnie wygląda światło naturalnie się już bardziej, a nie tak jak tam, no. No tak. I taki mamy właśnie problem. Policja? Policja? Tak. Aha, a to? Auto. Ja. I tu masz jeszcze gazetę. Tam też są auta pewnie w środku. No, a patrzyłeś do gazety? Zobaczymy do środka. O, popatrz, kolorowanka tu jest. To Tira. Mhm. Tira. Tira. O, piętrobus. Tu. Tak, o, tutaj mam jeszcze start. Dużo zagadek w ogóle. Wow. Walidza. Tak. Mama. Jest. Co tu jeszcze widzisz? Patrz, a tu jest wóz strażacki. Tu koleta, to auto, mama. Aha. Dopasowałeś je bardzo ładnie. Ulica tutaj. Tak. Czekaj. Okej. Dalej? Dalej. Dobra. O, tu mamy komiks w ogóle. Tak. Złomek, tak. Do błota wpadli. I są jacy, jak wpadli do błota? Mokro. Mokro i brudno, tak? Tak. Plakat. Krzyś, tu jest plakat. Co? Tu jest plakat. Plakat? No. Co ty gadasz? Jezus, nie pamiętam, kiedy ja widziałam plakat. Nie. Plakat chcesz zobaczyć? Tak. A wiesz, co to jest plakat? Plakat to takie duże zdjęcie. Zobacz. Kolorowanka. Winda. Winda. Świnie. No. Świnka to jest, tak. Prosiaczek. Bo to jest Kubuś, Płachatek i prosiaczek. Pa. O, patrz, jaki ma kapelusz. Wow. Duży, tak. Kudłaty. A tutaj trzeba znaleźć różnice, gdzie są między tymi zdjęciami. Ale się będziemy bawić. 9 różnic. I tata już widzi, popatrzcie. Tutaj są 2 latarnie. A tu jest ile latarni? Dwie. Jedna. Brakuje jednej. Zobacz. To jest do plastiku. Tak. A to jest kartonik. Karty do gry też sama, że będziemy. Tak, widziałam. Dużo takich